konsulacie RP w Chicago odbyło się uroczyste rozstrzygnięcie konkursu historycznego Patria Nostra. Ja, Jadwiga Antykaweńska, córka Ludwika Węgierskiego i Elżbiety Boskiej pełna, a z tobą? Błogosławionaś ty między niewiastami. Kochałam Boga całym sercem. 16 października 1384 roku przyjęłam koronę Polski. Przyjmij koronę królestwa. Jadwiga, z Bożej łaski, król Polski. Powiadamy i stwierdzamy, że błogosławiona Jadwiga królowa jest świętą. Konkursowe polegało na wykonaniu krótkiego filmu lub animacji dotyczącej ważnego wydarzenia z historii Polski. Piąta edycja konkursu składała się z czterech niezależnych konkursów, czyli konkursu światowego, gdzie gościmy dzisiaj tutaj Państwa uczestników, jak również konkursu mazowieckiego, gdzie również mogli brać udział uczestnicy z całego świata, konkursu wielkopolskiego i konkursu małopolskiego, gdzie również mamy dzisiaj tutaj uczestnika. Chciałam Wam przede wszystkim bardzo serdecznie pogratulować udziału w tym konkursie. Jest to niezmiernie budujące i napawające dumą, że młodzież polonijna z naszego okręgu konsularnego, chicagowskiego, uczestniczy w tego rodzaju konkursach, które promują polską historię i postawy patriotyczne. Cieszę się, że rozwijacie swoje zainteresowania i że te zainteresowania i Wasza pasja ma związek z Polską i z polską historią. Jeszcze raz Wam wszystkim z serca gratuluję tej inicjatywy, tego, że macie czas i ten czas, który posiadacie, również inwestujecie w rozwijanie swoich właśnie pasji historycznych i że sięgacie do tych źródeł, które Was zbliżają do Polski właśnie poprzez historię. Tak jak powiedziałam, czuję się bardzo dumna i jest to dla mnie duża radość, duża przyjemność, że już za chwilkę będę mogła Wam wręczyć w imieniu organizatorów konkursu te nagrody, które tutaj czekają. Na początku drużyny Akademii Języka Polskiego i Kultury Polskiej imieniem marszałka Józefa Piłsudskiego w Bartlett. Wiktoria Smutek, Klaudia Brozek, Oliwia Jakubas. Pod kierunkiem pani Jolanty Harrison, opiekunki, ale wcześniej dyrektor szkoły. Filmy powstały z pomysłu młodzieży pod opieką dorosłych, co prawda, natomiast widać, że jest na pewno pomysły na ten film są bardzo ciekawe. Poziom rzeczywiście jest dosyć wysoki, pomimo tego, że młodzież urodziła się za granicą, miała podwójną trudność, mianowicie po pierwsze sprawy techniczne, tworzenie filmów, natomiast również posługiwania się językiem polskim. Myślę, że ten film pokazuje, że młodzież, chociaż urodziła się za granicą, potrafi nie tyle czuć się Polakami, natomiast potrafi również tworzyć filmy polskie poza granicami kraju. Obserwując Polonię, którą widzę tutaj w Chicago, widzę, że patriotyzm jest ogromny. Często słyszę, że nawet Polonia, która wraca do Polski, daje przykład Polakom mieszkającym w kraju, co to znaczy być Polakiem. Oczywiście być Polakiem w kraju być może wydaje się być taką rzeczą oczywistą, natomiast bycie Polakiem w Ameryce, kiedy dominuje język angielski, kultura amerykańska, bycie Polakiem okazuje się, że trzeba mieć naprawdę duże wyczucie do tego, żeby to promować polskość i czuć się Polakiem. My zrobiliśmy film na temat obławy augustowskiej. Dla nas to było dość dobre zadanie, ponieważ nasza rodzina pochodzi z tych rejonów, no to zawsze myśleliśmy, że to było coś dość ważnego, o czym trzeba więcej rozmawiać. I to my chcieliśmy bardziej, żeby wszyscy zrozumieli, jakie to też ważne jest wydarzenie. Dla mnie polskość jest honorowanie historii i języka polskiego i żeby zawsze pamiętać o wszystkich najważniejszych wydarzeń w naszej historii. My we trójkę kochamy historię i nasz kraj, Polska, jesteśmy bardzo dumni, że jesteśmy Polakami. Rodzice nasze się wychowali
jak Jan Paweł był papieżem, no to też nas uczyli, żeby być katolickim i że on był nie tylko papieżem Polski, ale papieżem świata. To. Czuję się bardzo dumna, że znam ten język, znam tą kulturę. Jest tak dobrze, żeby znać drugi język. I takie konkursy to też jest bardzo dobrze brać udział, żeby odwijać talenty i swój język tak też. Zrobiliśmy film o królowej Jadwigi i jej korowaniu. No tutaj zrobiliśmy ten film, ale chcieliśmy jechać do Polski. Dwa lata temu uczestniczyłam też w tym konkursie i właśnie grałam Inkę. I byliśmy tamtym razem w Polsce na takiej dużej gali. Pamiętam, jak nagraliśmy ten filmik, to nie myślałam, że wygramy, ale miałam takie wyczucie i potem zadzwonili nam, że idziemy do Polski i tak się bardzo cieszyłam. Byłam bardzo zadowolona i właśnie wygraliśmy drugie miejsce. Patriotyzm to jest jak kochasz twoje korzenie, tam gdzie jesteś, skąd jesteś. Bo ja się urodziłam tutaj, w Stanach Zjednoczonych, ale moje korzenie leżą w Polsce, jestem dumną porębianką. Udział w tych konkursach naprawdę otworzył im tak jakby oczy albo serce poznawania historii polskiej. Tak jakby one teraz chcą się uczyć, chcą poznawać tą Polskę, chcą uczestniczyć w konkursach, chcą jeździć do Polski. I dlatego tak jestem z nich dumna, że tak potrafią. Mimo wszystko, że się tutaj urodzili, ale jednak ich polskość i korzenie wiedzą, skąd pochodzą.